Leci. Kiedy to będzie publikowane? No, myślę, że jak najszybciej. Ale nie, no chodzi mi o stałe możliwości publikowania, dzień i godzina, bo nie wiem, jak ma być dzień dobry czy dobry wieczór. Myślę, że dzień dobry. Czyli rano będzie raczej ranek. Raczej ranek do pracy jedziesz. Tak. Będzie tylko alternatywa tak, anatomii do kawy. Tak. Będzie tak. Neuro do kawy. Neurogłupoty do kawy. Neurogłupoty. Może to się tak powinno nazywać nawet. Nie. Nie. Będzie takie fajne. Bo tak, trzeba myśleć o takim międzynarodowym brandzie. Iść dalej w temacie chłopaki. Tak. Teraz będą mówić chłopaki, tylko friki. Ej, friki. Ej, kto idzie na kurs do frików? Ja się obawiam, że my będziemy mieli po 70 lat i będzie ej, chłopaki z Projekt Masaż. Ja mówię, nie jesteśmy chłopaki. Jesteśmy starymi. Dobra. Okej. Trzeba zakończyć. W takim razie dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w podcaście. Znaczy to nie jest do końca podcast. To jest podcast, trochę wideo, tak. Rozkmina, pogaduchy. Tak. Powiedzmy, że podcast. I nazywa się Neurofreaky. Dlaczego Neurofreaky? W ogóle mamy tu w ogóle czaszkę. Nie widzicie tego, bo to jest podcast. No, mamy kości, mamy dlatego łopatkę. Mamy też łopatkę. Ja bardzo lubię ten element człowieka, ten element ciała. Z bardzo dużo z nich można wyciągnąć wniosków. Tak naprawdę, powiedz mi tak, daj mi swoją łopatkę, powiem ci, jakim człowiekiem jesteś. Jesteśmy fizjoterapeutami. Powinno się nazywać fizjofryki, ale powinno. Chyba... Tak, ale właśnie to będzie temat dzisiejszego odcinka. Bo nie za bardzo czujemy się fizjoterapeutami. Tak. Bo jak to by zacząć? Nie to, że my nie lubimy fizjoterapii. I my uwielbiamy fizjoterapię. To jest super. Ale w pewnym momencie się trochę zorientowaliśmy, że w sumie to, co my robimy, to według powiedzmy, nie wiem, innych fizjoterapeutów, według różnych, nazwijmy to organów, które zajmują się fizjoterapią, nie działa. To raz, że to nie działa, ale dwa, to w ogóle nawet nie jest fizjoterapia. Więc ciężko powiedzieć. Jest taka lista, taka fajna lista, gdzie są różne metody, którym pracujemy i one są uznane za metody, które nie działają. Tak, o to właśnie, bo to jest lista metod, które nie działają. Tak, i my robimy to wszystko. Robimy wszystko. Tak, znaczy wszystko to, co robimy, jest na tej liście właściwie. Ale nie, no robimy też kilka rzeczy chyba, które na niej nie są. No jedną powiedz. Znaczy teraz nie kojarzę, ale generalnie pewnie coś by się znalazło. Znaczy ja nie do końca wiem, jak jest terapia trzykrzyżową. Ona jest na tej liście. Ale ona też jest uznawana za metodę, która działa. To zależy przez kogo i przez jaki organ. Jeśli chodzi o właśnie tą listę i taki evidence-based, to różnie. To jakby niektóre elementy są uznane, że działają, ale jeśli już wchodzimy w te elementy takie psychosomatyczne, to no to jest w sumie niemierzalne. Więc to znowu możemy teraz powiedzieć o tym, że coś że to jest różnica. Czy coś jest potwierdzone naukowo, czy jest tak naprawdę niezbadane, albo że brakuje dowodów na to, że działa. No bo jak teraz zbadać komuś tak, no właśnie, to nawet w ogóle psychologia jest takim ciężkim do zbadania gruntem. A teraz weź zbadaj jeszcze coś, gdzie... Znaczy moim zdaniem nie da się potwierdzić skuteczności metody terapeutycznej. Oczywiście, że nie. Bo nie wyeliminujemy nawet czasu. Nie wyeliminujemy nigdy placebo, bo działa nawet jak to wiesz, że z placebo to w ogóle żart. I w sumie nie wiadomo, bardzo co działa, to nie działa. No właśnie. Trochę się tym musiałem niestety zajmować przez jakiś czas, żeby napisać taką długą pracę na ten temat, jak powinna wyglądać metodologia badań w terapii manualnej i jakby... No mój wniosek jest taki, że tego po prostu się nie da dobrze zrobić. Dobra, pokrótce zajmujemy się takimi metodami jak na przykład kinezjologia, to jest w ogóle niezbadane nigdy i podejrzewam, że przez najbliższe 10 lat nie będzie za bardzo zbadane. Nie. I zajmujemy się neurologią funkcjonalną. Właśnie, to ta kinezjologia raczej nie będzie specjalnie badana, bo z tego co wiem, niektórzy uznali, że to już jest na tyle nie bardzo, że nie warto. Tak, że nie, mi to tam niedobrze. Wszystko jedno. No mi też niespecjalnie jakby to przeszkadza. Więc za bardzo nie wpisujemy się w trend metod terapeutycznych, bo w sumie mało na przykład pracujemy... Jak w ogóle pracują fizjoterapeuci? Znaczy tak. Chciałem zacząć od czegoś od razu bardzo głupiego, ale... Dawaj, to możesz. To jest takie miejsce, że możemy zacząć mówić głupie rzeczy. No nie wiem, robiłeś bierniaki jakoś ostatnio? Albo jakieś czynno wspomagane w obciążeniu z odciążeniem? Ale robię taką trochę stuningowaną skalę Loweta. No to ja też, ale to nie są ćwiczenia bierne. Nie, za bardzo. Jakby problem jest taki, że jakby to, czego uczyliśmy się na studiach i to, czego uczyliśmy się na praktykach, to jakby ja już w ogóle zapomniałem, kto się robi. I w sumie zapomniałem, po co to było tak naprawdę wszystko, bo to jest tak inne, czym się zajmujemy teraz. Aha. Jedyną z tego wspólną cechą jest to, że pracujemy z ludźmi. No tak. I koniec. No też ostatnio tak się śmiałem, że jakby mnie zamknęli na fizyko, to ja pewnie używałbym tylko lasera, ale dlatego, że nawet bym go nie podłączał, tylko on ma, wiesz, tą diodę punktową i da się nią robić punkty spustowe, albo po prostu byłbym w przegrodach sobie tam nie widział, żeby nie męczyć kciuka. I nie mam innych pomysłów, co można z tym zrobić. Więc nie za bardzo byśmy, no właśnie, jakby nas zamknęli tak naprawdę nawet niekoniecznie na fizykoterapię, na oddziale, jakby na oddziale, jakimkolwiek oddziale tak naprawdę, to pewnie jakbyśmy mieli robić takie ustandaryzowane procedury, to koniec. Jakby kaplica. Leżymy, kwiczymy po prostu. Nie da się tego zrobić. I oprócz tego, że za bardzo nie wpisujemy się w trend, aczkolwiek nie jesteśmy jedyni, jest mega wielu takich terapeutów, którzy zbunkrowali się w swoich gabinetach i robią różne inne rzeczy i jakby manualne i trochę mniej manualne i za bardzo pewnie ten trend terapeutyczny mi się nie podoba, tym bardziej, że nie wiem, czy wiecie, jak jesteście terapeutami, pewnie wiecie, że ADQ już czasem dotyczy ustawa terapeutyczna, fizjoterapeutyczna. To jest trochę dziwna. Trochę tak. I jak jeszcze kilka lat temu taki dziki zachód terapeutyczny. Każdy był kowbojem na swoim podwórku. To nawet było fajne. Okej. Okay. Znaczy tak, pewnie było dla nas fajne, bo my oczywiście byliśmy ubezpieczeni, nie chcieliśmy zrobić ludziom krzywdy, natomiast pewnie było na tym poletku taka grono terapeutów, którzy pewnie nie chcieli po prostu, znaczy nie uważali aż tak na pacjentów może w ten sposób. Aha. I to wiele osób się nie podobało. No bo w sumie teoretycznie ta ustawa terapeutyczna, jakby to ja pamiętam o tym. Oczywiście pewnie jak pośledzić nasze social media, to nie znajdziecie nic, bo my się nigdy nie udzieliliśmy na ten temat, dlatego że w sumie nam dobrze było wtedy bez niej w Polsce nawet. Znaczy tak też nie to, żeby teraz było jakoś źle, ale wtedy też było okej. Okay. Wiecie jak to jest jak prawo, jakby jak państwo zaczyna coś uregulowywać. Znaczy ból jest taki, że no my w sumie robimy to, co robiliśmy i tutaj się dużo nie zmieniło, ale doszło trochę takich dupereli z jeszcze większą ilością dokumentów, z jeszcze większą ilością załatwiania różnych rzeczy takich dookoła, żeby nadal robić to samo, no to generalnie no nie wiem, czy to jest taka pod tym kątem dobra zmiana. No oczywiście. Niektórzy lekarze mówią, że są najdroższymi sekretarkami ever. No dokładnie tak to jest i to się niestety odbija przede wszystkim na czasie, jaki można poświęcić pacjentom, więc to jest znowu to jest dokładnie to samo, przez co właśnie przechodzili lekarze. Tak. Ja podejrzewam, że dużo z nich chciałoby zrobić naprawdę fajną robotę, ale nie bardzo może, bo muszą siedzieć i wypełniać różne papiery. Ja pamiętam, jak był u mnie w ogóle lekarz jako pacjent. I to był ten moment, że ta ustawa wchodziła i on mówi, ale będziemy mieli fajnie. Na pewno nam się spodoba. My też kiedyś mieliśmy mniej papierologii. A to się okazało, że trochę tego wszystkiego doszło. No oczywiście wiadomo, że jakby tutaj sprawa toczy się o zdrowie, życie ludzkie, więc fajnie byłoby, żeby jakoś może to było, trochę uregulowane, ale... Znaczy tak, ja na pewno myślę, że powinny być uregulowane takie rzeczy związane z prawami pacjenta, z szanowaniem godności innych ludzi, z którymi pracujemy, zadbanie jakoś o bezpieczeństwo tych ludzi, tak, ale czy wymyślanie koniecznie jakichś kolejnych skal ocen, jakichś różnych takich dupereli, które się przydają tak naprawdę tylko na jakichś oddziałach. No w takiej pracy 1 na 1, jak my pracujemy, no to w ogóle nie ma żadnej racji bytu. Jest też taki pomysł na przykład, żeby wprowadzić ujednolicone badanie terapeutyczne. Doskonały pomysł. I jak ja widziałem jakby takie zarysy prac nad tym badaniem, chociaż ono chyba nawet miało wyjść już. Ono chyba nie wyszło, nie? Nie. Nie, ale miało wyjść. Nie, z tego co wiem, nie. Pamiętasz, była taka obszerna rozpiska, jakby takie badania ala funkcjonalne dla pacjenta, co trzeba robić. Tak, bo niedawno poszła fama o tym, że mają być ujednolicone karty do pracy z pacjentami. Ale to już jakby jest przeszłość, bo to jednak okazało się, że to byłby straszny strzał w stopę. Kurde. No i to jest taki trochę problem, bo się okazuje, że jakby patrząc na to wszystko i na grupę pacjentów, z którymi pracujemy, to my za bardzo terapeutami się nie czujemy i właśnie mieliśmy ostatnio taką okazję. Terapeutami tak. Znaczy tak, ale nie fizjoterapeutami. jak mieliśmy taką okazję, robiąc nową stronę, bo mieliśmy taką egzystencję na rozkminę, typu kurde, dlaczego my się trochę promujemy jako fizjoterapeuci, jak my chcemy docierać do kompletnie innej grupy ludzi i za bardzo nie chcemy pracować na przykład z pacjentami, powiedzmy, którzy chcą usunąć jakiś skutek pewien, na przykład nie wiem, jakiś tam ból, tylko my chcemy iść dalej jeszcze i kurde, zawsze brzmi górnolotnie, ale trochę jakby zmienić ich życie, w sensie jakby takie postrzeganie zdrowia. Ale ja myślę, że to właśnie na tym powinno polegać. Raczej nie na tym, żeby komuś tylko wytworzyć jakąś adaptację, co jest w sumie oczywiście w większości przypadków jakby... To może być nawet spoko w sumie. To jest spoko. Wytwarzanie adaptacji jest spoko. Wytwarzanie kompensacji... To już nie jest spoko. W niektórych przypadkach może być spoko, bo ja na przykład rozumiem, że ktoś, kto jest po amputacji i nie ma nogi, no to fajnie, gdyby mógł sobie wyrobić jakąś kompensację. Ale no nie wiem, pamiętasz, kiedy ostatnio pracowałeś z takimi pacjentami, którzy potrzebują wyrobienia kompensacji? No nie, nie. No nie, bo to akurat nie jest jakbyś tak za bardzo nasza działka, nie? Więc akurat dla nas nie. Więc myślę, że można iść jakby w dwa kierunki. Jeden to poprawianie naszych zdolności adaptacyjnych, co jest moim zdaniem okej, jako jeden tor, a drugi jest taki, żeby pomagać pacjentowi usuwać te problemy, które u niego powodują z kolei te kompensacje, czyli jakby przyczyny powstawania jego problemów. Więc to są jakby dwie oddzielne ścieżki, o które można zadbać jednocześnie, ale nie wytwarzanie kompensacji wszystkim jak leci. No i jakby idąc tymi dwoma ścieżkami wpadliśmy na taki świetny pomysł, żeby po prostu promować coś jak neuroterapia i tym chcielibyśmy zajmować, czyli żeby w głównej mierze zajmować się tak naprawdę zwiększaniem możliwości pracy układu nerwowego, co w efekcie powoduje i zwiększeniem adaptacji na po prostu... Tak, i poprawia nam się od razu właściwie każdy inny układ. Bo tak zakładam, że to no na czymś się trzeba gdzieś tam oprzeć. Tak. Ale jeśli... No nie da się jakby też selektywnie pracować tylko i wyłącznie z układem nerwowym, no bo wiemy, że to jest coś, co zarządza powiedzmy też innymi układami, więc jednocześnie mamy wpływ na układ immunologiczny, na układ krążenia, na układ hormonalny, więc tak naprawdę będzie nam się poprawiało w sumie jednocześnie wszystko. I to jest spoko. Teraz pewnie tak będą niedomówienia trochę, bo ja pamiętam, była taka sytuacja, jak rzuciłem gdzieś taki temat dotyczący trochę mody fizjoterapii, nazwijmy to. No bo oczywiście jak pośledzimy sobie jakby jak tutaj fizjoterapia choćby w Polsce, w Europie rozwijała się, to jeszcze lat temu 20 było takie bardzo duże parcie na układ kostny, układ więzadłowy i właśnie były bardzo popularne metody terapii manualnej i one oczywiście są spoko w pewnej mierze, chociaż jak ktoś robi tylko to, to moim zdaniem nie jest spoko za bardzo. No to jest jakby patrzenie tylko na jeden z elementów jakby człowieka. Później było takie troszeczkę przyćmienie jakby tych metod na korzyść pracy z powięzią, z tkanką łączną i no to były takie momenty, że wszystko to powięź, no trochę popłynęli niektórzy. No niektórzy tak. Ale to było takie spojrzenie trochę szersze, bo tam trochę było i takiej pracy, że niby na stawach i trochę z tkanką łączną, więc w sumie i z mięśniami, i z więzadłami i to miało wpłynąć na układ krążenia i tak dalej. Jest taki, w sumie nie wiem czy później, chyba w Polsce później był taki moment fascynacji osteopatią. Ona w sumie dalej chyba nawet trwa trochę, bo te szkoły się otwierały i chętni są, więc chyba dalej trwa. Aczkolwiek mam wrażenie, że ten taki pierwszy boom minął. Chyba gdzieś minął. Trochę minął, ale powiedzmy, że, no tak, że jest to bardzo popularne cały czas. I jest nawet spoko, bo osteopaci jakby patrzą dość szeroko na pacjentów. Tak, i na tam pewno, jest taka fascynacja. To jest, tak, to jest spoko, że tam się już patrzy na cały organizm, a nie tylko na te faktycznie, nie tylko na narząd ruchu. O. Więc to jest, i to jest tam jakby takim, idąc jakby choćby myśleniem Steela, to w głównej mierze często tam się patrzy na układ krążenia. No tak. Tętniczy. Więc trochę inna fiksacja. I teraz teoretycznie jakby jest taki trend, że patrzy się trochę być może na tego szefa, który zawiaduje innymi układami. Czyli jesteśmy takimi chiropraktykami trochę. Albo jeszcze są chiropraktycy, którzy mają dobre pomysły. Mają dobre pomysły, ale wykonanie jest różne momentami. Znaczy teraz ten trend się też bardzo mocno zmienił na świecie. to, bo ja też cały czas obserwuję, jak to tam się w ogóle rozwija wszędzie. Chciałeś iść na chiropraktykę. Tak, w ogóle przez chwilę chciałem. Chciałem zostać chiropraktykiem, ale na szczęście tego nie zrobiłem. Znaczy, na szczęście. Może trochę szkoda, bo może tam bym się nauczył fajnych rzeczy. Ciężko powiedzieć, bo ja nie wiem, jaki tam był program. Ale tak jak teraz obserwuję, co... Okay, bo ty wysłałeś kiedyś, bo nie przewiecie, bo tak. To było strasznie upierdliwe. Szkoły chiropraktyki w Polsce nie ma. Ja w ogóle dostałem opierdziel za to tak na swoim kanale YouTube'owym, bo napisałem, że w Polsce nie ma chiropraktyków. No mówię, dobra, może jest kilku, no nie? No jest. I dostałem po prostu taki, że ej Patryk, ogarnij się, bo są chiropraktycy. Mówię, nie ma, bo nie ma szkół. Znaczy są ci, co... którzy przyjechali z zagranicy. Przyjechali z zagranicy, bo do tej pory nie ma chyba szkoły chiropraktycznej. Nie. Powinniśmy ja wiem, bo jest taka jedna, powiedzmy, szkoła, która... Wydaje takie. To jest kurs, właśnie. To są kursy. To jest tam 4 jakieś zjazdy. No nie wiem, kilka zjazdów. Żeby nie było. Osteopatia też są kursy. Tak, dokładnie. U nas... Nie, jest jedna taka, która niby jest szkołą. Dobra. Ale dobra. Powiedzmy, że większość szkół osteopatycznych teraz. Widzisz, podcast jest średnim, taki cudzysłów wsadzić. Tak, ale bo to powiedziałeś. Są takie szkoły, nawet nie podyplomowe, tylko takie po prostu długie kursy. No tak. Długie, dobre, rzetelnie, często zrobione kursy, ale to są dalej kursy. Tak, ale też myślę, że może nie ma co się specjalnie na tym rozwodzić, bo to w sumie wszystko jedno. Oby się nauczyć. No, kurs, nie kurs, szkoła, tam jeden pies. Dla mnie to jest różnica, oby się nauczyć, bo ja na przykład nie mam specjalnie problemu, na przykład, a jakby były kursy online. A ja też nie. Powiem ci, że właśnie ostatnio o tym myślałem i ja coraz częściej korzystam z różnych form nauki online, dlatego że trochę problematyczne jest, żeby czasami są rzeczy, które pewnie by się było ciężko nauczyć. Szczególnie na początku twojej drogi, bo jakbyś miał się nauczyć masażu online, nie wiedząc nic, to nie da się nie ma szans. Ale już powiedzmy, jak parę lat się obcykaliśmy w pracy manualnej, plus chcesz się nauczyć rzeczy, które są powiedzmy stricte teoretyczne. A nie, no tak to jak ja na przykład teraz dosyć dużo jakby swojej uwagi poświęcam właśnie na naukę o układzie nerwowym, o metabolizmie człowieka, powiedzmy w ogóle też o fizjologii, to jest dużo fajnych kursów, przy których tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ja będę siedział w ławce i robił notatki. Weźmy taki kurs diagnostyki różnicowej. Robiliśmy jakiś czas temu kurs diagnostyki różnicowej. Jakby był odpalony na projektorze przy całej grupie, to nie byłoby zbyt dużej różnicy. No nie. Kurs był spoko, ja byłem zadowolony z niego. Ja było naprawdę super, żeby nie było, że po prostu śmiejemy się z kursem diagnostyki różnicowej. No nie, naprawdę był okej. Tylko to głównie polega na siedzeniu i uczeniu się tego, co... I case'y, bo to będzie taki kurs z zadaniami domowymi. Czyli tak naprawdę tak wygląda kurs online, bo kurs online wygląda tak, że dostajesz lekcję i masz zadanie do wykonania po kursie online. Jasne. No i w sumie to było okej, więc jest dużo takich. Diagnostyka funkcjonalna, analiza posturalna. No nie musisz być na miejscu, żeby mieć analizę posturalną szybko. Właśnie bardzo dużo też rzeczy związanych, nie wiem, powiedzmy z żywieniem, hormonami i tak dalej. Nadal to są rzeczy, które tak naprawdę są takie wykładowe. Tak. No jest też dużo takich rzeczy, można się podłączyć. Trochę takich kursów w Polsce brakuje. Bo dużo jest... Chociaż powoli są takie trendy, że na przykład są szkolenia, gdzie jest powiedzmy dużo treści online i na przykład taki jeden dzień, żeby się spotkać i jakichś tam technik się douczyć, których nie dałoby się przedstawić, nie robiąc nikomu krzywdy za pośrednictwem internetu. No tak. Znaczy, to ja myślę, że to w fizjoterapii tak nie ma tego za bardzo, bo też z drugiej strony właśnie rozumiem to, że dużo rzeczy trzeba manualnie gdzieś tam przećwiczyć, więc to wymaga bycia na kursie tu i teraz pod okiem instruktora, ale na przykład jakich kursów trochę brakuje? Brakuje trochę takich rzeczy z umiejętności miękkich. Takich, które byłyby skierowane właśnie po to, żeby fizjoterapeuta albo po prostu terapeuta mógł bardziej sobie tymi zasobami, powiedzmy, zarządzać. Nie pamiętam, gdzie był ostatni taka grafika. Ktoś rzucił grafikę na jakąś taką fizjostronę, gdzie było przedstawione jakby sukces terapeutyczny i jakie umiejętności trzeba było mieć, żeby ten sukces terapeutyczny osiągnąć. I tam oczywiście były wszystkie umiejętności miękkie, empatia, powiedzmy prowadzenie, jakby wytłumaczenie pacjentowi całego procesu, więc tych umiejętności miękkich było przynajmniej 75% i ze 25%, już nie chcę teraz strzelać, to była właśnie technika, doświadczenie, gdzieś tam palpacja i tak dalej. Strasznie dużo osób oburzyło się, że po prostu, że co to w ogóle coaching jest. Ale nie, to jest ego i błędy poznawcze. Czyli jeśli całe życie poświęciłeś na szlifowanie technik i nagle spotykasz się z opinią, że najważniejsze jest tak naprawdę w tym wszystkim co innego, no to po prostu się oburzasz. Ale no ja się z tym zgadzam, że jednak te umiejętności miękkie, nie wiem czy aż 3/4, to jest też trudne do sprawdzenia. Myślę, że są osoby, które pewnie jakimiś badaniami sobie to sprawdziły już, no ale myślę, że to jest bardzo ważne. I na to się nie kładzie specjalnie dłużej. Mało. Dla fizjoterapeutów kursy są tylko techniczne. Nawet jak my wprowadziliśmy kurs terapii nerwomięśniowej, gdzie jest duże parcie na diagnostykę, to się okazuje, że ludzie przychodzą, bo tak naprawdę mało tych rzeczy diagnostycznych jest na rynku. Jest tylko technika. Takie podejście do pracy z kręgosłupem, ze stawami, z głową i tak dalej. W ogóle skończyliśmy o chiropraktyce, na chiropraktyce i... A no właśnie. A i mówiliśmy o tym, że teraz jest takie parcie na układ nerwowy, co wydaje się nawet okej, bo patrzy się w kategoriach układu nerwowego jako takiego zarządcy, ale oczywiście bierz pod uwagę pracę innych układów, no bo tego się nie da specjalnie wyeliminować. Bo często techniki też są takie, że jednak no wiesz, jakby popracuj sobie z jakimś obszarem, nie powręcz ukrwienia tam i poprawy elastyczności tkanki łącznej. No tak. No nie da się. Znaczy, to też jest tak, że dużo rzeczy się w naszym organizmie dzieje, czy my tego chcemy, czy nie chcemy, czy my to bierzemy pod uwagę, czy nie. Dotykamy kogoś i tak naprawdę te zmiany zachodzą na poziomie różnych układów, a to, że my mamy pobożne życzenie, żeby tam rozluźnił się nam tylko mięsień pod rękami, no to to jest tylko nasze założenie. Ale to jest jakby jedna rzecz i też właśnie mówiliśmy na początku o chiropraktykach, nie? Że oni tak byli, że uznawali tylko układ nerwowy, znaczy oni tak mówili, że uznają układ nerwowy, że on jest najważniejszy. Na układzie kostnym. Ale tak naprawdę tak, skupiali się tylko na tych swoich subluksacjach, czyli podwichnięciach i tak naprawdę ogarniali tylko kręgosłup i do domu. Więc znaczy, tutaj ciężko było powiedzieć, powie, że spłyciliśmy chiropraktykę teraz, no nie? No, dość mocno. Może. Ale patrząc na wszystkie materiały YouTube'owe i tak naprawdę z ale tego, stare, z czego... Bo teraz muszę właśnie tych taką nową falę chiropraktyków to muszę jakby tutaj mocno obronić, bo oni zaczynają naprawdę bardzo fajnie szeroko na to patrzeć. I oni teraz jakby wsiąkają w ten nurt tak zwanej medycyny funkcjonalnej. Neurologii funkcjonalnej w sumie bardziej. Tak albo neurologii funkcjonalnej, albo takiej właśnie nawet jeszcze szerzej, bo zaczynają się interesować właśnie i hormonami, żywieniem, w ogóle szeroko fizjologią i robią bardzo różne rzeczy. Ale nie będzie tak, że będą patrzeć na przykład na rozpiskę, o tutaj porakują hormony, tutaj jest jakby niedoficyty hormonów, tu mamy za dużo tego, tu mamy jakiś problem z zaburzeniem jakby krzepnięcia krwi. I C2. Nie, myślę, że nie. O, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Więc będzie taka profesjonalna diagnostyka, w ogóle mega wiedza, wyciągnięcie super wniosków i terapia. Chlast, koniec. Nie. Wiem już jak to tam zaczyna mniej więcej wyglądać, więc tam dużo się faktycznie też o zalecenia żywieniowe, suplementację celowaną rozbija, o terapię manualną, która nie polega już tylko na twardych technikach. Okay. Także myślę, że w dobrą stronę to zmierza wszystko. Teraz mi się przypomniało w ogóle dlaczego ten temat zacząłem. No. Zacząłem dlatego, bo kiedyś już był taki post gdzieś na jakiejś grupie tutaj, zacząłem mówić o tej modzie fizjoterapii i tam dużo osób było, że układ nerwowy. Ja zawsze się pracował układem nerwowym, nawet masażyści pracują układem nerwowym. Ja oczywiście nie można się nie zgodzić, bo w sumie tak jest, bo jakby ciężko ominąć układ nerwowy w pracy manualnej. Nie da się tego za bardzo zrobić, ale ta praca, którą powiedzmy my gdzieś tam wykonujemy, ona jest troszeczkę jednak bardziej nakierowana na ten układ nerwowy. Jednak myślisz o nim i jakby badasz reakcję układu nerwowego, robisz terapię i dalej badasz reakcję układu nerwowego, a nie tylko na przykład patrzysz na to, czy poprawiło się krążenie. Rozluźniło się czy nie, bo tak naprawdę... Oczywiście możesz sobie sprawdzić, czy pod palcem się rozluźniło, pewnie się rozluźniło, ale to jest taki skutek, który fajnie, mega, jaki bonus terapeutyczny trochę, ale jakby się nie rozluźniło, też by się nic nie stało. No tak, ale właśnie nie badając układu nerwowego nie masz zielonego pojęcia, po co to się w ogóle napięło. Też. Więc coś rozluźniasz i są momenty, kiedy fajnie, że rozluźniłeś i działa, jest fajnie, są wszyscy szczęśliwi, a czasem jest tak, że coś rozluźniasz i albo się nic nie zmienia, albo jest gorzej niż było. Tak. No. I jak mamy właśnie już wcześniej wspomniany kurs terapii nerwomięśniowej, to nie jest promocja. To ten podcast też nie, żeby promować ten kurs. No, jakby on się będzie promował sam pewnie przy okazji podcastu, ale nie takie jest założenie. Natomiast jak prowadzę sobie taki pierwszy wykład dotyczący toniczności mięśniowej, możecie sobie odpalić YouTube Projekt Masaż i tam taki materiał też jest, to ludzie tak wszyscy, ej, ale żeby nie było, że to jest coś nowego, tak? Jakby wy to robiliście już od dawien dawna, bo to, że po prostu pacjent wstaje z kozetki i mówi, że o kurde, jak się czuje, zakres ruchu mu się poprawił i po prostu czuje się lżejszy, 10 kg z karku zeszło, to wy to zrobiliście po prostu. Zrobiliście spełniliście te założenia, o których przed chwilą właśnie była mowa. I oni, naprawdę? Tylko po prostu nie badaliście tego, więc nikt tego nie wiedział. Więc... No oczywiście tak, przed badaniem układu nerwowego ludziom też udawało się leczyć pacjentów, więc pewnie, że tak, ale jeśli da się to zrobić w sposób, powiedzmy, bardziej celowany, przemyślany i wyciągać logiczne wnioski, dlaczego finalnie ktoś ma z czymś problem, to wtedy nie trzeba strzelać na oślep. Ja to ostatnio tak sobie o tym myślałem jak o strzelaniu z czegoś. Bo możesz działać po prostu tak, że bierzesz bazukę i rozwalasz wszystko, rozwalasz stodołę. Wielu terapeutów strzela z bazuki do pacjentów, albo z takiego czołgu dobrego. Tak. I stodoła się rozlatuje w kawałki i generalnie trzeba to później poskładać. Nie tak byś chciał strzelić, wiesz, na przykład przyjdzie ci pacjent z barkiem i on staje przed czołgiem i ty chcesz ten bark strzelić, no nie? No wiadomo, że urwiesz mu barki, pół pacjenta i stodołę za. Ale jeśli problematyczna była stopa, to myślę, że czołg też sobie z tym poradzi. Też. Jeśli to było źródło problemu z barkiem. Ale jak masz karabin snajperski i wiesz dokładnie, gdzie chcesz trafić. Bo karabin snajperski to jest taki już taki wow. To jest to mało terapeutów strzela z karabinu snajperskiego. No dobra. Jakby ludzie strzelali chociaż z takiego Uzi. Z Glocka też. Glock brzmi fajnie. Z kałaszników może. Po bazuce będzie kałaszników. Jak lubisz strzelać z kałasznikowa, to jest szansa, że jak ktoś dobrze strzela z kałasznikowa, to ten bark strzeli. No. Potem można strzelać na przykład z takiego Glocka. Z Glocka jest bardziej celnie niż z kałasznikowa? Myślisz? Nie, ale kaliber jest mniejszy. Kaliber jest mniejszy. Tak, no rzeczywiście. Czyli jesteś w stanie ustrzelić tylko problem, a nie wszystkie inne kompensacje i wtedy pacjent wstaje i mówi, czuję się lepiej. Po prostu czuję się lepiej. No tak. A później oczywiście można strzelać ze snajperki. To już jest takie bardziej pro, ale to wymaga dużo pracy. Mi się czasami coś udaje strzelić ze snajperki. Znaczy strzelam z niej, żeby nie było. Próbuję strzelać z niej cały czas, ale nie zawsze wchodzi idealnie. Ale próbuję. No jakoś się trzeba nauczyć być snajperem, żeby nie było. My tak mówimy sobie teraz o tym, że nie jesteśmy terapeutami i mi się przypomniała w ogóle przed chwilą moja pacjentka. Znowu to powiedziałeś, fizjoterapeutami. Fizjoterapeutami. Będziesz terapeutami. A jej, terapeutami będziemy zawsze. Właśnie. Fizjoterapeutami. I przyszła do mnie pacjentka, jej pomogłem i ona mówi, panie Patryku, kim pan jest? A ja mówię, fizjoterapeutą. To niemożliwe. Ja mówię, dlaczego? Ona mówi, bo ja byłam o wiele fizjoterapeutów. I to w ogóle kompletnie inaczej wygląda. Ja mówię, tak? Ona mówi, tak. I ja tak chciałem jej wmówić, że ja nie jestem fizjoterapeutą. Znaczy, że ja jestem fizjoterapeutą. Ona mówi, że nie, niemożliwe. Proszę się przyznać. Ja mówię, kręgarzem. Wiedziałam. Wiedziałam, że jestem kręgarzem, bo rzeczywiście wtedy używałam nie tak dużo, ale tych technik manipulacyjnych było trochę. Trzeba się było jakoś nauczyć, że nie było. No oczywiście. I w ogóle z tymi technikami to było tak, że jak się nauczyłem manipulować i teraz jest nieźle, to manipuluję dość rzadko. Czyli jak się nauczę strzelać snajperki, to będę strzelał rzadko. Ale celnie. Ludzi plan. Ojej. Co jeszcze powiem o neuroterapii? Dlaczego na przykład, żeby nie było, my jesteśmy terapeutami, no nie? Ale co nas różni od tak jakby ktoś myśli o fizjoterapeucie, to właśnie jak ktoś myśli o fizjoterapeucie, to co ma w głowie? Taki przeciętny Kowalski. Niestety, ale to, że bolą mnie plecy i że muszę iść na masaż. I to się, niestety to się nie zmieniło jeszcze specjalnie od wielu lat. Jest trochę lepiej, ale niektórzy mówią, że chcą masaż po więzi. Jest trochę lepiej. Troszeczkę. Minimalnie lepiej. I niestety dużo pacjentów. Była taka ankieta KIF, czyli nasze stowarzyszenie tutaj wcześniej wspomniane. Jest tak. No, do zmian trzeba dużo czasu. Nie, no ja wiem. Wiesz, jak to jest. Jak my chcemy zrobić zmianę w naszej firmie, gdzie pracuje kilkanaście osób, to też nie jest proste. To też trzeba trochę czasu. Więc oni mają 60 000 fizjoterapeutów pod sobą. Tam też trzeba trochę czasu. Ale ile milionów mieszkańców Polski? Przeprowadzili badania i zrobili taką ankietę większą, co ludzie myślą o fizjoterapii. Nie, czy ludzie korzystają z fizjoterapii. To było tak. I chyba 2% osób nie korzysta. tam było chyba tak, że połowa to tak, kuma, o co chodzi, kim jest fizjoterapeuta? Ale to wiesz, to też jest ankieta, nie? No tak. No ja wiem, jak się robiły ankiety na studiach. No, ale to też jest tak. Oni zatrudnili profesjonalną firmę, która robi ankiety. No ja wiem. Znaczy, o ile oni zrobili te ankiety, wiesz jak to może? Nie, no myślę, że zrobili. Baśka, weź tam ten. A... Ja zazwyczaj ufam ludziom. Wypełni te 300 000 ankiet. Nie, to nie było tak dużo. Nie było? Nie, nie. 1000. Z 5000 powinno być. 10 000 powinno być. Nie powinno? Znaczy, no fajnie by było, ale ja nie pamiętam. Jakbyśmy odpalili nasz. Wiem, że takie dane są podane. Byśmy naszą gazetkę odpalili, która się nazywa Głos Terapeuty, tak? Wiem, ale to ostatnio czytałem. Ja też. Bardzo fajny artykuł tam było o efekcie placebo w terapii manualnej. O. Naprawdę bardzo fajny, polecam. To jest ciekawe, bo jak sobie. Ja też czytałem. Nawet nie o placebo nie czytałem, ale tam było chyba już kilka tych numerów i kilka artykułów czytałem. I to jest fajne, bo na przykład czytam sobie, mówię, znam tego typa, co to pisał. No. To jest fajne właśnie, dlatego czytam Głos Terapeuty. Żeby poczytać, co twoi znajomi sądzą o tym, co robią. Rzeczach. O tym, co bardzo robią. Fajnie. Ale oni są specjalistami, więc rzeczy, które piszą specjaliści, się czyta dobrze. Tak jest. Bo są profesjonalnie przygotowane, więc ten Głos Terapeuty jest spoko. I tam była ta ankieta, pewnie jakbyśmy odpalili, a to mamy na mailu, prawdopodobnie to mam komputer, mógł to odpalić, ale nie będziemy tego odpalać. Bo tam ludzie w sumie wiedzą, kim jest fizjoterapeuta, ale tak niekoniecznie korzystają. Aha. I podejrzewam, że część osób kojarzy nas troszeczkę z takim szpitalnym podejściem albo z takim NZ-owskim. I ja bym za bardzo nie chciał być tak kojarzony. Żeby nie było. No to w ogóle. I pomimo tego, że ci ludzie, którzy pracują pewnie są spoko, to procedury, które są wypełniane są w ogóle bez sensu, kompletnie bez sensu i nie chciałbym, żeby ludzie jakoś tak mnie kojarzyli z tym. To jest pierwsza rzecz. No niestety. Druga rzecz jest taka, że na przykład ludziom kojarzy się, że my pomagamy na przykład, co jest prawdą, fizjoterapeuci tak robią, ale nie do końca my. Jakby wychodzi z jakichś trudnych kontuzji. Pytanie jest takie, kiedy Maciek miałeś pacjenta, którego prowadziłeś od początku do końca, na przykład po takiej dość popularnej problemie typu rekonstrukcji więzadła krzywego przedniego? No, znaczy w sumie całkiem niedawno, ale od początku do końca to nie. To się muszę przyznać, że nie od początku do końca. Myślałem, że nigdy. Myślałem, że taka szansa jest. No, ale nie. Od początku do końca to jednego. Ja myślę, że z jednego, ale no to też trzech, po prostu nie jest moja jakaś tam działka i nigdy się nie czułem w tym. To znaczy, że od początku do końca. Od początku do końca to w sumie ja nigdy tak naprawdę, bo trzeba byłoby z nim ćwiczyć trochę. Pewnie. Ćwiczyłem z nim. Aha, to nie, bo ja tak jakby doprowadziłem do tego momentu. Trochę z nim poćwiczyłem, tak wiesz, jakby w gabinecie, o ile tam pozwalało mieć, o ile zerowy sprzęt pozwalał na to, to robiłem, ale później się okazało, że tego sprzętu fajnie było trochę mieć jednak więcej, no to go odsyłam dalej do trenerów już, a tych pacjentów było może z 5. Max. No, więc tak naprawdę niespecjalnie zajmuję się takimi problemami konkretnymi, ale pytanie do fizjoterapeutów, na przykład innych, jak często przychodzi do nich pacjent i mówi, proszę pana, byłem u dermatologa i mam jakieś w ogóle problemy straszne, dziwne, ze skórą, jakieś swędzenia, bóle. One się najpierw pojawiły, potem pojawiły się jakieś bóle głowy i strasznie kiepsko mi się sypia. Ja takich pacjentów mam. No ja wiem, bo ja też. No więc to jest takie trochę niefizjoterapeutyczne. No niezbyt. Cześć Karolina. Cześć. Tak. No. Dobra. No to cześć. Hej. Cześć, na razie. Pa. Tak. To jest luźny podcast, tu można tak mówić, żeby nie było jakieś spiny, no nie? Po prostu siedzimy i gadamy. I takich pacjentów mamy, stąd właśnie myśleliśmy o neuroterapii, że będziemy właśnie takie rzeczy robić pod takim pseudonimem. No tak. Neuroterapeutą. Więc jak ktoś mnie długo zapyta, Patryk, kim ja? Chciałem zapisać się do... Dzień dobry, czy dozwonił się do pana Patryka Sobotki z terapeuty? Powiem nie. Nie. A to za jakiś czas. A tak w ogóle to pracujemy w filmie Projekt Masaż. To jest w ogóle jakieś abstrakcje. Ja trochę się robi. Ja się tak kiedyś na tym zastanawiałem, że no właśnie klepałem sobie kinezjologicznie coś z pacjentem, robimy mnóstwo testów jakieś i to no w ogóle kiedy wygląda będzie, to kiedy dziwnie, będzie masaż? To fizjoterapeutów bardzo dziwi. Tak. Jak bardziej, to nie, nawet powiem ci, że bardziej. Nawet bardziej, tak. Bo oni, fizjoterapeuci mają taką, wiesz, jakby, no ja też tak miałem, żeby nie było po studiach, tak, jesteś świeżo, masz takie opakowanie, co ludzie robią, co inni terapeuci robią, jak to powinno wyglądać. On ci przychodzi i mu w ogóle wraca światopogląd, że w ogóle to nie powinno działać, nie? A tu ząb później działa, jest zabawnie. Tak. No i właśnie porobiliśmy sobie tam przez godzinkę różne rzeczy. No i pacjent mi mówi, że no bardzo taki ciekawy był ten masaż i że już czeka na następny. Ja tak myślę, what the fuck? Jaki masaż? Przecież to w ogóle to ja nawet ciężko powiedzieć, ja niczego nie ugniotłem, nie? W ogóle. Ale jakiś nawet taki moment takiego rozcierania gdzieś tam pojawiło się trochę? Mogło się pojawić takie na przykład coś, takie uciśnięcie gdzieś punktowe. Mówi o punkty spustowe, ucisk. Masaż punktów spustowych. No właśnie tak się zastanawiam, o co tutaj chodzi, nie? Jaki masaż? No ale się odwracam, a za plecami mam taki ogromny napis Projekt Masaż. I ja to lubię. Więc no siłą rzeczy. W pewnym momencie ktoś się pyta, na przykład jestem z Agą gdzieś na przykład, jakaś taka impreza, gdzie nie ma w ogóle fizjoterapeutów. I ludzie, a tym się czym w ogóle się zajmujesz, gdzie pracujesz? Mówię, ja w Projekt Masaż. O, masujesz w ogóle. I to skocham po prostu. I wtedy oni, ale jak, no nie? No ja mówię, że w sumie to tak naprawdę zajmuję się neurologią funkcjonalną i tak naprawdę, ja bardzo lubię mówić, że jestem takim programistą od ludzi. A oni, że i teraz mówi, masz moją uwagę. Mhm. Ja cię pewnie przychodzą, mówię, wszyscy. Każdy, tak? Ale dzieci też, a dorośli też. Zwierzęta biorę. Mhm. Więc nie ma dużego znaczenia. To jest spoko, bo jak jesteś neuroterapeutą, to możesz pracować z różnymi tak naprawdę ssakami nawet, czyli z ludźmi i dorosłymi dziećmi. Ale myślę, na przykład z gadami, zwierzętami. Płazami. One mają trochę inny układ nerwowy, no tak. Ale ssaki nie. Ssaki mają podobne. Ciekawe, jakbyśmy pracowali z ostrygą, bo ona na przykład w ogóle nie ma układu nerwowego. To byśmy nie pracowali, bo to by się neuroterapeuta kompletnie nie daje. Tam już bardziej taki czek odpowiedzi. Tam jest tkanka łączna przede wszystkim w ostrydze. To wtedy możesz takie rzeczy robić, jakiś fascia manipulation, FDM, fascia distorta model i tak dalej. Ciekawe. To było dobre na ostrygę. No, więc myślę, że nas zrozumiecie, o co chodziło. Było trochę zamotania momentami, ale było zabawnie, śmiesznie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Przynajmniej mi się podobało. Przynajmniej nas to bawiło. I chcielibyśmy, po pierwsze, żebyście dali nam znać, czy też tak macie. Czy jak na przykład pracujecie z pacjentami, to myślicie, kurde, ja pracuję kompletnie inaczej niż większość fizjoterapeutów. Czyli przychodzą do was jacyś dziwni pacjenci i wy tak naprawdę poprawiacie im po prostu życie, bo powiecie im cykl dobowy albo co tam jeszcze mogą zrobić i poprawić? Co my tam mamy w tej neuroterapii napisane? Że co tam się dzieje? Działanie na przykład układu hormonalnego albo trzewnego. Tak. No właśnie, część fizjoterapeutów uważa, że w ogóle praca nazwijmy taka wisceralna, że my nie mamy do tego kompetencji. I że ona, albo że ona nie istnieje. To jest też taka sprawa, że to w ogóle nie działa, to się nie pracuje. Tak? W ogóle z brzuchem się nie pracuje. Że to jest w ogóle fikcja. Że tam się nic nie poprawia. To jest inna sprawa. A druga, że my nie mamy kompetencji. To jest ciekawy temat. To jest ciekawe. Możemy go dokończyć teraz. Albo kiedy indziej. Kiedy indziej, bo on jest długi. On jest fajny. Spodoba wam się. Fajny i będzie tak, myślę, że będzie kontrowersyjny. Bardzo. Bo ja też, co może? Ja mam takie mieszane swoje własne zdanie na ten temat. A tu mam ambiwalentne odczucia. No bo też z kolei. Na temat jakiej grupy zawodowej? Powiedz. No, różnych, nie mów teraz. Nie, takich. Bo chodzi o rozmowę ostatnio naszą, tak? Na hultajach i nisponiach. Na hultajach i... No, tak. Myślę, że grupa facebookowa, gdzie jest aż 3 osoby. No. Tak, ale to sobie zostawimy na razie. Piszecie nam o tym, czy też tak macie takie przemyślenia i jak wam się podoba takie uregulowywanie, tak powiedzieć, regulacje dotyczące fizjoterapii. Co o tym myślicie? To myślę, że będzie ciekawe. I dajcie nam znać, co myślicie o takim luźnym podejściu do tematów. Bo my tak możemy być takimi opiniotwórcami na temat po prostu terapeutów. Po prostu terapii. Po prostu życia i zdrowia. Życia i zdrowia. Podoba mi się. Neurofreak. Podcast o życiu i zdrowiu. Jak będziemy w dziale medycyna alternatywna? Oj, myślę, że na pewno. Ja jestem w dziale medycyna alternatywna. Też jesteś? Ja? Nie wiem, chyba w zdrowie. Nie, to było nudne, bo na patrzę jakieś lekarskie podcasty. Wiem. A tam nie było żadnych lekarskich podcastów. Coś tam jest. To nie wiem. I to wszystko jedno. I co? I teraz, że nim to jest dzień, czyli mówimy do widzenia. Tak. Do widzenia. Do widzenia, miłego dnia. Możesz teraz się przedstawić, bo nie mówiliśmy o tym. A, to ja jestem Maciek. A jestem Patryk, hej. Hej.